Cześć, witam Was na moim kanale po raz drugi dzisiejszego dnia. Mamy już informacje dokładne na temat fuzji, tego jak wygląda, kiedy, jakie eventy będą miały miejsce i kogo tam będziemy mogli zdobyć. Także chciałem się z Wami tym podzielić. Ale na początek chciałbym zacząć od czegoś, czego nie było w moim poprzednim filmie na temat tego patcha, ponieważ film zrobiłem zanim pojawiły się jeszcze w grze oficjalne informacje na temat tego patcha, a tam pojawiło się kilka nowych informacji. Na początek pojawiło się tutaj coś takiego jak promo codes. Dokładnie nie wiem jeszcze o co chodzi, jakie to będą kody. Może to ma coś wspólnego z zmianą, z nową rzeczą, o której zaraz powiem. W każdym razie tu będziemy mogli wykorzystywać jakieś promocyjne kody. Może Plarium właśnie planuje jakieś kody wprowadzić. Ok, a przechodząc jeszcze do newsów. Mamy tutaj informacje o newsach. O rzeczach, które się zmieniły w klanie. Tu mamy całą listę różnych poprawek, które zostały wprowadzone. Nie będę przez to przechodził, możecie sobie przez to przejść. Jest tego dosyć sporo, są to jakieś małe zmiany. Poprawiające czasami wygląd, czy jakieś animacje, czy zachowanie czempionów, na przykład jak Xavia, będzie Deadly Catalyst teraz na auto używać. Tudzież mniejsze i większe błędy zostały poprawione, czy czasem zmienione, na przykład zostały awatary. Ale to, o czym chciałem wspomnieć, jest tutaj zmiana dotycząca turnieju Clan vs. Clan. I będą teraz turnieje, które będą zawierać indywidualne nagrody. Nie do końca tutaj rozumiem, czy to będą zupełnie osobne turnieje, czy to będzie po prostu czasem turniej, w którym poza standardowymi nagrodami będą też te dodatkowe. W każdym razie nie będzie to się działo za każdym razem. Nie za każdym razem będą te indywidualne nagrody. I te indywidualne nagrody będą też podzielone na 6 grup i to, gdzie trafimy, do której grupy trafimy, będzie zależeć od naszego wyniku w poprzednim turnieju. Czyli im lepiej sobie poradzimy w turnieju, im więcej czasu i energii zainwestujemy, tym wyższą grupę będziemy mieć w następnym turnieju. No i zakładam, że im wyższy poziom, tym lepsze nagrody. No i w każdej tej grupie, tak podobnie jak mamy to w podziale tym, który już znamy, będzie 10 stopni do zdobywania nagród i co ważne, te indywidualne nagrody zdobędziemy dopiero, jeżeli nasz klan wygra pojedynek. Czyli musimy wygrać ten pojedynek, żeby zdobyć te indywidualne nagrody. Czyli Plarium nas bardzo mocno zachęca do tego, żebyśmy mocniej się angażowali jako gracze w ten turniej. Dobrze, to jest taka zmiana, o której chciałem wspomnieć na początku, a teraz przejdźmy już do fuzji. Tak jak widzimy, już jest, mamy dwa tygodnie i 3 dni, licząc dzisiejszy dzień. Mamy do zdobycia tak główną nagrodę, 4 epików i żeby każdego epika zrobić, mamy 4 rarki i te same 4 rarki są potrzebne do fuzji każdego z tych epików. No i teraz może przejdźmy do tego, jak wygląda cała rozpiska. Jak widzimy, że od 7 do 23 będzie trwała ta fuzja. Musimy zdobyć 4 epików z Ishawka, Gorego, Skathixa i Ophorisa, aby zrobić fuzję Hurndiga. I tu mamy całą rozpiskę. I tu już na początek mi się nie podoba to, że możemy zdobyć tylko 2 z 4 epików w różnych eventach i turniejach. Normalnie było to 3 i zazwyczaj ten Void nie był do zdobycia, jego można było zdobyć tylko raz. I trzeba to było zrobić przez fuzję. A pozostałą 3 można było zdobyć
przez fuzję i dodatkowo jeszcze był jako nagroda w jakimś turnieju i będzie. Teraz niestety tylko dwóch możemy zdobyć poza fuzją, czyli jak ktoś chciał zdobyć wszystkich epików, albo chociaż trzech epików, dodatkowo plus zrobić fuzję, to niestety to już się nie da. Dobre jest tyle, że to, że wybrali tych dwóch, moim zdaniem, najlepszych, Skafixa i Hoforisa. Dobry jest też ten cały Siege Hulk, on naprawdę mocno uderza też i ma decrease defense na AoE, więc też byłby przydatny. Faction Wars na przykład. No ale niestety jego nie ma. No a przynajmniej jest tu Skafix i Hoforis. Więc ja jak najbardziej będę się starał, żeby mieć ich obu, zwłaszcza Hoforisa. Do Faction Wars mi się bardzo przyda. No i jak widzimy, mamy tutaj rozpiskę. Cztery okazje, żeby zdobyć każdą rarkę. Na Mykolusa będziemy mogli zdobyć w Champion Training, Champion Chase, Artifact Enhancement 2 i w Spiderze Hellborn Dragon Champion Training Event, Dungeon Divers 2, Classic Arena Takedown 2, Odachi Dungeon Divers 1, Fire Knight Classic Arena 1 i Champion Training i Assassin 4 razy Artifact Enhancement 1, Ice Golem Dungeon Divers 2 i Summon Rush. Tak to wygląda. Ja oczywiście, jak zawsze, mam dla was zrobioną rozpiskę całej fuzji. Tak, tu jest nasz champion, którego zdobywamy. No i tu mamy od 7 do 23 trwa ta fuzja. 24 już, to już na czerwono jest zaznaczone, to już jest za późno. Czyli tutaj widzimy, mamy daty, mamy zaznaczone od kiedy do kiedy trwa dany event, turniej. No i możemy też zobaczyć, kiedy się pokrywają, po to, żeby lepiej to zaplanować. Także widzimy, na początek mamy Dungeon Divers od 7 do 11. W tym samym czasie mamy Dragon Tournament, ale też potem Fire Tournament przez 2 dni. Więc można jednocześnie robić dwa eventy, turnieje. Dodatkowo to Dungeon Divers pokrywa się też z Champion Training Event, czyli tutaj będziemy levelować czempionów, więc też można nad Dungeon Divers popracować. I właśnie takich sytuacji, kiedy możemy dwie, a nawet trzy rzeczy naraz robić, szukajmy, żeby maksymalnie wykorzystać zasoby, które mamy. Tutaj, jak widzicie, mamy wyszczególnione, którego czempiona możemy w danych zawodach zdobyć. Czasami jest to jeden, czasami to są trzy. To, co mnie bardzo zaskoczyło, to fakt, że w Champion Chase jest tylko do zdobycia jeden rar. Zazwyczaj to był jeszcze do zdobycia epic. Jeżeli dobrze nam poszło, no niestety trzeciego epika tym razem nie ma, nie można zdobyć. I mimo shardów, wykorzystania wielkiej ilości shardów, nie zdobędziemy drugiego epika. No niestety Plarium też zrobiło tak, że ten event, kiedy będzie 10x, to mamy do zdobycia dwóch, a tutaj, kiedy jest ten popularniejszy, czyli Champion Chase Tournament, i tutaj będą podwójne szanse na zdobycie LEGO, ogólnie z eventu, to mamy do zdobycia tylko jednego czempiona niestety. Tak to wygląda. Pamiętajcie też, że tutaj musimy też nie tylko ich podnieść do poziomu 40 do 50, ale także musimy ich w pełni ascendować. Czyli zwróćcie uwagę na to, kiedy mamy dostępne potion keepy, kiedy są otwarte, tak żeby nazbierać odpowiedniej ilości potionów. Bo jeżeli przegapicie, to niestety potem będzie problem i będziecie musieli wykorzystać gemsy, żeby otworzyć sobie specjalnie jakiś potion keep. Void to mamy 300, a te pozostałe 200. Także pamiętajcie o tym, żeby odpowiednią ilość mieć tych wszystkich potionów.
Dobrze, z mojej strony to wszystko. Ja oczywiście tą rozpiskę całą udostępnię. Link będzie w opisie tego filmu. Możecie sobie skopiować i korzystać z tego u siebie. A z mojej strony to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć.